PKP Cargo wygrało rozpisany przez Enea przetarg na transport węgla z kopalni Bogdanka do elektrowni spółki. Oferta na przewóz 9 milionów ton węgla opiewała na niespełna 139 milionów złotych brutto. Jednocześnie w spółce rozpoczęły się zwolnienia grupowe. Mają objąć do 30% zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. W budownictwie i transporcie rośnie liczba firm niewypłacalnych. Liczba upadłości w tym roku będzie rekordowa i wyniesie prawie 5 tysięcy, wynika z raportu Allianz Trade. Brakuje nowych inwestycji. Wzrosła dynamika niewypłacalności w handlu hurtowym, osiągając po pierwszym półroczu ponad 20% w ujęciu rocznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak piramida finansowa. Wypowiedź minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dla Faktu wywołała oburzenie wśród ekonomistów. Mówią oni o ogromnym błędzie merytorycznym, bo ZUS nie jest systemem inwestycyjnym nastawionym na zysk. Nasza emerytura jest uzależniona od tego, ile składek wpłacimy do systemu przez całą aktywność zawodową. Nad 4-dniowym tygodniem pracy trwają poważne analizy, mówi główny inspektor pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy zbada, jak 4-dniowy tydzień pracy wpłynie na stan zdrowia pracowników i wypadkowość w pracy. Obecnie przepisy zakładają, iż średni tygodniowy czas pracy w kraju Unii Europejskiej nie może przekraczać 48 godzin, a zatrudniający musi zapewnić pracownikom co najmniej 11 godzin odpoczynku na dobę. Liczba turystów w Polsce w maju wyniosła prawie 3,5 miliona wobec 3 milionów w maju roku ubiegłego, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W zestawieniu zdecydowanie rośnie udział turystów zagranicznych w krajowej turystyce. Między styczniem a majem tego roku liczba turystów wyniosła ogółem ponad 13 milionów wobec niecałych 13 w analogicznym okresie 2023 roku. We wrześniu Komisja Europejska ma przedstawić wniosek dotyczący zmiany zasad przedłużania sankcji wobec zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. Chodzi o mocniejsze gwarancje dla pożyczek udzielanych Ukrainie przez Zachód. Porozumienie przywódców G7 zakłada, że zabezpieczeniem dla wypłaty 50 miliardów dolarów będą zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów, których wartość wynosi około 300 miliardów euro. Na Wall Street mocne spadki po słabych wynikach spółek technologicznych. Firmy Alphabet oraz Tesla rozczarowały i podsyciły obawy rynku związane z szałem sztucznej inteligencji i wydatkami przedsiębiorstw na ten obszar. Wczorajszy PMI dla usług Stanów Zjednoczonych wykazał poprawę do 56 punktów, ale przemysłowy wskaźnik spadł poniżej granicznej bariery 50 punktów. 36 lat i 9 miesięcy, tyle wyniosła w zeszłym roku długość życia zawodowego 15-latka w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Na największą liczbę lat pracy mógł liczyć nastolatek w Holandii, tu 43 lata i 7 miesięcy, z kolei najniższą odnotowano w Rumunii, 32 lata i 2 miesiące. Letnie Igrzyska Olimpijskie organizowane w Paryżu mają kosztować około 9 miliardów dolarów. Będzie to najtańsza olimpiada letnia od 2000 roku, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Dodał, że 95% aren tegorocznej imprezy nie została zbudowana specjalnie na tę okazję lub są to obiekty tymczasowe.